Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, zapraszam na informacje dnia. Przenosimy się do Watykanu podczas cotygodniowej audiencji generalnej. Ojciec Święty Franciszek mówił o znaczeniu Triduum Paschalnego, które nie tylko upamiętnia mękę Jezusa Chrystusa, ale także wprowadza nas w tajemnicę zbawienia. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, w tych dniach świętego Triduum nie ograniczajmy się do upamiętnienia męki Pana, ale wejdźmy w tę tajemnicę, uczyńmy Jego uczucia i Jego postawę naszą, jak zaprasza nas do tego święty Paweł Apostoł. To dążenie niech was ożywi, ono też było w Chrystusie Jezusie. Wówczas nasza Pascha będzie dobrą Paschą. Sarà una buona Pasqua. W Sądzie Rejonowym w Gdańsku odbyła się dziś druga rozprawa w procesie licealistki Marysi Kołakowskiej. To odwołanie od wyroku skazującego dziewczynę za protest przeciwko bluźnierczemu spektaklowi Golgota Piknik, którego fragmenty były odczytywane pod koniec czerwca ubiegłego roku w wielu miastach Polski. W czerwcu ubiegłego roku licealistka Marysia Kołakowska podjęła próbę uniemożliwienia odczytania obrazoburczego scenariusza pseudospektaklu Golgota Piknik, rozpylając w świetlicy krytyki politycznej w Gdańsku dezodorant o nieprzyjemnym zapachu. Mówiąc dziś o tamtym wydarzeniu, Marysia Kołakowska podkreślała, że nie mogła pozwolić na obrażanie Jezusa Chrystusa. Przed chwilą nawet widziałam zdjęcia z tego spektaklu, no i nie, mężczyzna, który klęczy całkiem nago przed publicznością, kobieta, która odgrywała Pana Jezusa, też naga, przeklinająca. I to naprawdę było obrzydliwe wręcz. W miejscu, gdzie odczytywano scenariusz, doszło do szamotaniny. Na dziewczynę rzuciło się kilku mężczyzn, została pobita, na głowę nałożono jej worek. Mężczyzna, który się tego dopuścił, został uniewinniony, a Marysię Kołakowską oskarżono o czyn chuligański. Sąd rejonowy w Gdańsku w trybie zaocznym skazał licealistkę na karę 40 godzin prac społecznych. Wykręcono jej ręce, narzucono jej na głowę bluzę. I tutaj pan Gołsiorek złapał ją po prostu za kark, że tak powiem, i brutalnie dosyć wyprowadził. Jeszcze w międzyczasie ona się przewróciła. Organizator odczytania scenariusza bluźnierczej sztuki Golgota Piknik w kuriozalny sposób tłumaczyła się z przebiegu wydarzeń. Sytuacja wyglądała tak, że w pewnym momencie, kiedy byłam na klatce schodowej, usłyszałam Nie wiadomo jednak, jaki związek ma modlitwa z zakłóceniem porządku. Inna z osób powiązanych z organizatorami czytania Golgoty Piknik miała jednak świadomość motywów zorganizowania protestu. Spojrzała na mnie takim poważnym wzrokiem i powiedziała: proszę pani, tam się obraża Pana Boga i Pana Jezusa i ktoś musiał zareagować. I to zrobiłam ja. I w tym momencie ja zamilkłam. Dziś sąd poinformował strony, że może nastąpić zmiana kwalifikacji prawnej czynu Marysi Kołakowskiej. Sąd idzie w tym kierunku, że nie był to jednak wybryk chuligański, który jest, że tak powiem, no, obciążony wyższą odpowiedzialnością, tylko zwykłe zakłócenie porządku publicznego. Jeżeli sąd uzna, że doszło jedynie do wykroczenia, wtedy Marysia Kołakowska może liczyć na niższą karę. Prawie 350 tysięcy szóstoklasistów pisało dziś ogólnopolski sprawdzian. Egzamin ma dać jedynie ogólną wiedzę na temat umiejętności ucznia nabytych w ciągu 6 lat nauki w szkole. Rezultaty dzisiejszych wysiłków szóstoklasiści poznają pod koniec maja. Dla szóstoklasistów to pierwszy tak poważny egzamin. Ci, którzy wybierają gimnazjum w swoim rejonie, nie muszą się martwić o wynik sprawdzianu. O przyszłości pozostałych zadecyduje liczba zdobytych punktów z egzaminu i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Do tej pory sprawdzian był jednoczęściowy i miał charakter ponadprzedmiotowy. Tegoroczni szóstoklasiści to pierwszy rocznik, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową, przez co arkusze różnią się od tych z lat poprzednich. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część, język polski i matematyka, 80 minut, a po przerwie język obcy w naszej szkole, jest to język angielski. Dzisiejsze zadania z języka polskiego dotyczyły m.in. artykułu o inteligencji słoni. Odnosiły się także do komiksu opowiadającego o pojedynku między antycznymi malarzami. Szóstoklasistów wspierali przede wszystkim ich rodzice, którzy obecnością w szkole towarzyszyli swoim pociechom. Wspieram syna przede wszystkim, a poza tym nie chciałam, żeby dzisiaj był narażony, czy tam musiał sam sobie poradzić w komunikacji miejskiej, bo normalnie to oczywiście jeździ już samodzielnie. Mój syn się dobrze uczy, czyli jakichś tam problemów większych z tym egzaminem myślę, że nie będzie.
Rozwiązując zadanie matematyczne, uczniowie musieli wykazać się między innymi znajomością cyfr rzymskich, ułamków, procentów, własnościami trójkątów, umiejętnością czytania diagramów oraz operowania pojęciem skali. To właśnie zadania otwarte z matematyki sprawiały szóstoklasistom najwięcej trudności. Jest dużo skomplikowanych rzeczy i po prostu ciężej było rozwiązać je niż inne i trzeba się było troszkę dłużej zastanowić. To były zadania otwarte z matematyki, które okazały się dosyć trudne. No przespałem, ale trochę się denerwowałem na egzaminy. Byli tacy, którzy po napisaniu sprawdzianu wyszli zadowoleni. Nie było on aż tak bardzo trudny. Bardzo dobrze mi wyszło, jestem zadowolony. W tej sali, w której ja byłam, uczniowie podeszli do sprawdzianu dość spokojnie i po otwarciu prac już było widać, że raczej są zadowoleni. Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 29 maja i tu kolejna nowość. Zostaną one podane w procentach, a nie w punktach, jak było do tej pory. Jednak za wyniki sprawdzianu gimnazja przyznają punkty i będą to robić w bardzo różny sposób. Procentowy wynik jednej z części sprawdzianu może być oceniany przez jedno gimnazjum wyżej, a przez inne niżej. Przy czym 1% nie oznacza jednego punktu. Kandydat na prezydenta Andrzej Duda zapowiada ustawę, która ma realnie ułatwić życie kombatantom i weteranom. Z kolei prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która teoretycznie ma uregulować zasady rządzenia państwem na czas wojny. W dniu rozpoczęcia w Czechach i w Holandii manewrów natowskich sprawdzających działanie tzw. szpicy, prezydent Komorowski podpisuje ustawę o kierowaniu obrony państwa w czasie wojny. Nieczęsto jest podpisywana w takiej formule ustawa, z obecnością i wicepremiera, ministrów i w obecności najwyższych dowódców wojskowych. Nieczęsto też jest kampania wyborcza, w której osobiście uczestniczy prezydent. Bronisław Komorowski deklarował radość z powodu podpisania ustawy, która wprowadza zasadę kierowania państwem na czas wojny, bo jak przyznał, dotąd ze względu na ambicje poszczególnych instytucji taka regulacja nie mogła powstać. Niestety instytucje państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo dopiero po rosyjskiej agresji na Ukrainie zauważyły, że nasze granice mogą być zagrożone. Nieco inny wpływ na bezpieczeństwo państwa ma stosunek władz i instytucji do kombatantów i weteranów. Troska o bohaterów buduje u młodych ludzi postawy patriotyczne, brak jej upowszechnia wierność wobec spraw narodowych. Dlatego kandydat na prezydenta Andrzej Duda na spotkaniu w Zamościu podkreślał, że państwo musi dbać o weteranów. Zapewnienie bohaterom godnego życia jest obowiązkiem Rzeczypospolitej. Czym jest państwo, które skazuje na ubogie życie swoich bohaterów? Czy ono może być nazwane państwem niepodległym? Czy ono może być nazwane państwem suwerennym? Czy ono może być nazwane państwem uczciwym? Andrzej Duda zapowiedział pracę nad ustawą o Korpusie Weteranów. Obiecał, że jako prezydent będzie kontynuował ideę Lecha Kaczyńskiego przywracania pamięci o żołnierzach niezłomnych. Rosyjski minister kultury zaproponował, aby w zamian za zgodę na budowę pomnika w Smoleńsku w Krakowie powstał pomnik czerwonoarmistów. Podczas spotkania z ambasador Rzeczypospolitej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz rosyjski minister kultury Władimir Medyński zaproponował, by w zamian za zgodę na budowę pomnika ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku w Krakowie powstał pomnik czerwonoarmistów, którzy zmarli w obozach jenieckich po wojnie polsko-bolszewickiej. Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna wskazuje, że nie wolno łączyć obu kwestii. W 2010 roku prezydenci Polski i Rosji Bronisław Komorowski i Dmitrij Miedwiediew zdecydowali o budowie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Ogłoszono konkurs, wybrano zwycięzców i oficjalnie rozpoczęto przygotowania do wzniesienia monumentu. W ubiegłym roku strona rosyjska wstrzymała pracę, twierdząc, że pomnik jest za duży. Do Polski dotarł huragan Niklas. Potężna wichura łamała drzewa, niszczyła linie energetyczne, zrywała dachy. Na szczęście nikt nie zginął. Strażacy usuwają skutki wichur. Zniszczeniu uległo 400 budynków, a 65 tysięcy gospodarstw zostało pozbawionych prądu. Najbardziej ucierpiały dwa województwa, wielkopolskie i lubuskie. Synoptycy ostrzegają przed podobnym zagrożeniem dla Pomorza. W Europie podczas wichur zginęło w ostatnich dniach 9 osób. Wielkopolska. Najgorzej było w miejscowości Olszewo koło Środy Wielkopolskiej. Mieszkańcy mówią o trąbie powietrznej. Żywioł uszkodził kilkanaście budynków. No, dachówki sypały się jak
grom z nieba. Nie tylko dachy są pozrywane, w innych gospodarstwach są poprzewracane budynki w całości i to nie tylko stare drewniane, są różne konstrukcje betonowe, budynki z cegieł powalone. Z powodu nawałnicy straż pożarna miała pełne ręce roboty. Interwencji było blisko 2,5 tysiąca. 30 sekund nawałnicy trąby powietrznej zabrało dobytek, można powiedzieć, nawet 30 lat pracy. We wsi Wąsowo wiatr zerwał dach, obory i stodoły. W Pyzdrach niedaleko Wrześni uszkodzony został budynek mieszkalny. Więc szacujemy, że ogólne straty nawałnicy, która przeszła w godzinach wieczornych wczoraj aż do dzisiaj w godzinach nocnych, wynoszą w skali województwa około 2 milionów złotych. Na drogi przewracały się drzewa. Z powodu wichury w niektórych miejscowościach były zakłócenia w dostawach prądu. Jeszcze w godzinach porannych szacowaliśmy, że jest to 15 tysięcy osób bez prądu, tak mniej więcej na godzinę 6 rano. Sytuację w Wielkopolsce cały czas monitoruje Centrum Zarządzania Kryzysowego. Apelujemy o to, aby zachować taką szczególną ostrożność przy parkowaniu pojazdów samochodowych pod drzewami. Zważać także na konary, które mogą gdzieś spaść na przechodniów, a także ustabilizować elementy ruchome na balkonach czy na tarasach. Dziś w nocy także może mocno wiać. Oprócz województwa wielkopolskiego dotychczas mocno ucierpiało także lubuskie. Silny wiatr dał się we znaki mieszkańcom Opolszczyzny i Dolnego Śląska, gdzie 3 osoby zostały ranne. Strażacy na bieżąco usuwają skutki wichur. Premier zobowiązała wojewodów do wypłacenia zasiłków poszkodowanym. Stany Zjednoczone znowu będą dostarczać broń Egiptowi. Amerykańska pomoc wojskowa dla tego kraju została wstrzymana 2 lata temu. Wtedy doszło do wojskowego zamachu stanu. Prezydent USA Barack Obama powiadomił prezydenta Egiptu generała es-Sisiego o wznowieniu pomocy wojskowej dla tego państwa. Jak informuje przedstawiciel Białego Domu, pomoc ta ma służyć zabezpieczeniu amerykańskich interesów w regionie. Jednocześnie ma też stanowić zachętę dla przeprowadzenia reform politycznych w Egipcie. Stany Zjednoczone przekażą Kairowi 12 myśliwców F-16, 20 przeciwokrętowych pocisków kierowanych Harpun i do 125 czołgów M1A1 Abrams. Obama zawiesił pomoc wojskową dla Egiptu w 2013 roku po obaleniu prezydenta Mohameda Mursiego przez oddziały wojskowe podległe Sisiemu. I to wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu dobrej nocy z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa w naszym programie Czas na prognozę pogody. Zapraszam. Nadchodząca noc w Europie będzie chłodna. Termometry w Warszawie oraz Berlinie wskażą 0, w Londynie około 5 stopni, a najcieplej będzie w Atenach do 12 stopni Celsjusza. Jutro w Europie bez większych zmian w pogodzie. Nadal na północy oraz w środkowej części kontynentu silny wiatr z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Pogodnie jedynie w południowej części Europy. I przechodzimy do kolejnej mapy. W nocy w naszym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, początkowo również deszczu ze śniegiem. I dobra wiadomość, wiatr nieco się uspokoi. Natomiast jutro w pogodzie nadal duża dynamika. Na niebie sporo chmur, z których może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. W dzień na termometrach maksymalnie od 3-4 stopni na wschodzie oraz w centrum do 5 w zachodniej części Polski. Odczucie zimna potęgować będzie silny, okresami porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Życzę dobrej nocy z Panem Bogiem.